Co to jest? Tak. Tam jest patelnia. To jest dworek na patelnię. Który postanowiłem że zrobię taki worek na taką patelnię. Aczkolwiek poprosiłem o to mamę i uszyła mi taki worek z takiego dość grubego materiału. Tutaj wkłada się tu do niego patelnię, tak jak wcześniej. Zaciąga się tak jak buty w szkole dawniej się zaciągało w takim worku. I ten. I będzie sobie tam leżeć w tym worku ta patelnia. Dlaczego tak zrobiłem? No, ponieważ ta patelnia jest pokryta taką warstwą teflonu, żeby nie przywierał do niej żaden tam pokarm, który się tam przyrządza na niej. Jest dosyć ciężka i dosyć solidna. W sumie też cena też była solidna. No, teflon ma to do siebie, że nie można go rysować metalem. Dlatego, żeby jej nie narażać na porysowania, które powodują to, że potem przywiera wszystko, co się przyrządza na tym, postanowiłem właśnie, że oddzielę ją takim workiem. I będę ją wkładał do takiego worka i ona w podróży, jak sobie będzie leżeć w tym worku, to nawet jak na niej będzie leżał przykładowo tutaj garnek metalowy w środku będzie leżał, to tam jej nic nie zrobi, bo ten materiał ją zawsze ochroni. No. Takie mały pomysł ciężarówkowy. Zaciąga się tutaj tak, o. Jest taki worek jak na buty było dawniej w szkole.